Zażalenie na odmowę tymczasowego aresztowania posła Marcina Romanowskiego rozpatrzy rozszerzony skład sędziowski. Prokuratura próbowała wywierać naciski na jednego z sędziów, a postępowaniem dyscyplinarnym grozi mu teraz jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej. Decyzję o tym, co z zażaleniem, jakie złożyła prokuratura w reakcji na odmowę tymczasowego aresztowania posła Marcina Romanowskiego, sąd podejmie po 23 września. Skład został rozszerzony do 3 sędziów. Początkowo miał być jednoosobowy, a sędzią sprawodawcą został sędzia Przemysław Dziwański. Rozszerzenie składu sąd uzasadniał obszernym materiałem dowodowym, jego złożonością, a także wagą i charakterem stawianych zarzutów. Prokuratura próbowała wpływać na skład sędziowski, oczekiwała odsunięcia sędziego Dziwańskiego, a poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych straszy sędziego postępowaniem dyscyplinarnym. To, co się w ostatnich dniach działo wokół sędziego referenta w tej sprawie, który jednoosobowo miał w tej sprawie orzekać, no spowodowało też być może pewne obawy przed tym, czy w jaki sposób jego decyzja, którą miałby w tej sprawie podjąć, jakie będą konsekwencje z tą decyzją. Więc być może no, rozszerzenie tego składu orzekającego na tych dwóch pozostałych sędziów ma niejako pokazać, że sąd jednak decyzję podejmował, czy podejmuje w składzie rozszerzonym, że toczyła się jakaś debata w tym względzie. Natomiast no, my mamy do czynienia cały czas z ostatnich dniach z lustrowaniem praktycznie tych sędziów, którzy orzekają w sprawie pana Marcina Romanowskiego. Są składane, był złożony przez prokuratora wniosek o wyłączenie, co też stanowi pewien nacisk na tego sędziego, gdzie prokuratura sama z siebie, co się rzadko zdarza, podważa jego bezstronność w tej sprawie. W drodze losowania skład orzekający został uzupełniony m.in. o Aleksandrę Rusin-Batko. Sędzia złożyła wniosek o jej wyłączenie. W pierwszej instancji sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego ze względu na przysługujący mu immunitet Rady Europy.